Jesteśmy w Warszawie, w Śródmieściu Południowym, a konkretnie przed Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej pod adresem Koszykowa 55. A to jest druga Koszykowa 55, moja powieść, kryminał architektoniczny, którego akcja dzieje się właśnie tam, w tajemniczych salach wykładowych, korytarzach, pokojach wykładowców Wydziału Architektury. Bohaterem książki jest Paweł, student pierwszego roku, który przyjeżdżając codziennie na zajęcia odkrywa, że najbliższa okolica wydziału także ma swoje tajemnice, że musiała się bardzo zmienić po wojnie. I właśnie o tym dzisiaj w odcinku. O tym, jak powstawała Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa. MDM, najbliższe sąsiedztwo Wydziału Architektury. Ale nie tylko dzisiaj i nie tylko w tym odcinku, ponieważ zapraszam serdecznie już na 16 września do Big Book Cafe. Tutaj naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy Koszykowej w stosunku do Wydziału Architektury będzie wykład o MDM-ie, Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej i spotkanie autorskie wokół Koszykowej 55, na którym także bardzo chętnie wpiszę się tutaj z dedykacją do Waszych egzemplarzy mojego kryminału architektonicznego. A tymczasem wracamy na MDM. Zostańcie z nami. No dobra, to wcielmy się teraz w mojego bohatera, Pawła. To jest młody chłopak, świeżo po maturze, studiuje raptem kilka tygodni, codziennie tutaj przyjeżdża, to są nowe rejony miasta dla niego. I zaczyna tutaj zauważać pewne wskazówki, że ta część miasta mogła się zmienić. No bo zwróćmy uwagę, jak biegnie ulica Koszykowa. Tutaj mamy jeden przebieg, po czym na wysokości Wydziału Architektury ona tak lekko zakręca. No i można powiedzieć, że to jest nic specjalnie dziwnego. Zdarza się, że ulice takie mają jakieś łuki, lekko zakręcają i cały czas są tymi samymi ulicami, nie zmieniają nazw. Ale rzućmy okiem na plan najbliższej okolicy. Mamy Koszykową, która właśnie tak sobie lekko zakręca. Ona wpada w największy plac w najbliższej okolicy, czyli w Plac Konstytucji. I teoretycznie przechodzi na drugą stronę, tylko na drugiej stronie, po drugiej stronie Placu Konstytucji to już nie jest Koszykowa. To już jest Piękna. Ale zaraz, zaraz. Piękna jest też po tej stronie. Tylko gdzie indziej. I tak dziwnie się urywa. A potem nagle ma swoją kontynuację po drugiej stronie placu. A co z Koszykową? Czy Koszykowa kończy się na Placu Konstytucji? Nie! Zauważmy, że fragment Koszykowej jest też po drugiej stronie Placu Konstytucji i w ogóle nie trafia w tą Koszykową, która jest tutaj. Czyli mamy pewną taką wskazówkę, że coś tutaj musiało się zmienić, skoro ulice z dwóch stron placu w siebie po prostu nie trafiają. A zróbmy jeszcze taki eksperyment. Weźmy ulicę Koszykową na tym przebiegu, zanim ona zakręci i przedłużmy ją przez Plac Konstytucji. Okazuje się, że ona idealnie trafia w tę drugą Koszykową, w tę Koszykową po drugiej stronie Placu Konstytucji. I to może być sugestia, że kiedyś to jednak była jedna ulica, która miała po prostu zwykły, ciągły, prosty przebieg. Coś tutaj się musiało wydarzyć. To jest pierwsza wskazówka. A teraz drugą wskazówkę pokażę Wam na podwórku. Chodźcie. I tutaj, przy Koszykowej 53, jest pomiędzy dwoma dużymi blokami wjazd na podwórko. Wejdźmy. Co zwykle mamy na podwórku dużych bloków? Możemy mieć plac zabaw, trzepak, piaskownicę, jakieś ławki. A co jest na podwórku bloku przy Koszykowej 55? XIX-wieczna kamienica. Kamienica z lat 90. XIX wieku, która stoi pod zupełnie dziwnym kątem i do tego bloku, i do tego tak po prostu przesunięta o jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt stopni. Z czego to wynika? No jeżeli znowu spojrzymy na plan, to zauważymy, że ta przeciągnięta dalej Koszykowa idealnie równolegle biegnie przed fasadą tej kamienicy, ponieważ tak biegła Koszykowa przed wojną. Tutaj na tym podwórku, tutaj był pierwotny przebieg Koszykowej i ta kamienica pod numerem 49 była po prostu jedną z kolejnych kamienic w zabudowie zwartej, tworzących to niezwykle gęste, kapitalistyczne centrum Warszawy przełomu XIX i XX wieku. Dzisiaj ta kamienica, stojąca samotnie na podwórku socrealistycznych gmachów, jest takim śladem, ostańcem tego, jak to miejsce wyglądało przed wojną. Spójrzmy jeszcze raz na plan i cofnijmy się o kilkadziesiąt lat. To jest MDM dzisiaj, a to jest ten sam rejon Warszawy u progu II wojny światowej. Teraz urbanistyka MDM-u.
Jakie powody stały za podjęciem decyzji o realizacji tego wielkiego zespołu urbanistycznego w centrum, w Śródmieściu Warszawy? Po pierwsze, powody natury politycznej. Wiele razy mówiliśmy na tym kanale, że architektura to najtrwalszy środek propagandy. Nowe władze chciały pokazać swoją siłę, swoją determinację i swoją sprawczość, realizując wielkie zespoły mieszkaniowe, wielkie realizacje architektoniczne i urbanistyczne. To jest przede wszystkim dzielnica mieszkaniowa. Ona zaspokaja największy głód, jaki był w Polsce po wojnie, głód mieszkań. Nowe władze chciały pokazać, że dają Polakom, warszawiakom mieszkania. To, czego najbardziej brakowało, co było najbardziej potrzebne i jednocześnie, że mogą tutaj zamieszkać w centrum, w dawnym kapitalistycznym Śródmieściu Warszawy robotnicy. A więc zmienia się użytkownik z bogatego kamienicznika na robotnika, który w nowym ustroju miał rządzić Polską. Pokazują swoją sprawczość, pokazują to, że są w stanie, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj w korporacyjnym języku, dowieść szybko rezultaty. Ale był też drugi powód, druga sprawa. Urbanistyka i architektura. Urbaniści i architekci powojenni chcieli zmodernizować miasto. Kamienice czynszowe doby miasta kapitalistycznego przełomu XIX i XX wieku już w dwudziestoleciu międzywojennym były bardzo krytykowane za to, że oferowały fatalne warunki, że były bardzo niehigieniczne. A zatem, żeby stworzyć nowe, lepsze miasto, potrzebne było coś, co totalnie zaprzeczało temu, jak wyglądało miasto przedwojenne, miasto właśnie przełomu XIX i XX wieku. A więc zamiast ciasnych kamienic, wielkie bloki, zamiast wąskich ulic, otwarte przestrzenie, przewietrzanie, słońce, światło. I te dwie potrzeby, polityczna i modernizacyjna, spotkały się właśnie tutaj na MDM-ie. A więc u zarania MDM-u stoi radykalna decyzja. Decyzja o likwidacji prawie całej zabudowy, jaka tutaj w różnym stopniu zachowała się po wojnie. Nie tylko zabudowy, także decyzja o zupełnej zmianie układu urbanistycznego, o zmianie przebiegu ulic, którą już wcześniej zauważyliśmy, o obudowaniu nowych przestrzeni monumentalną architekturą. Jakie były te zmiany? No, Marszałkowska. To oczywiście jest ulica pamiętająca czasy I Rzeczpospolitej. Ulica, która już przed wojną była bardzo ważną ulicą, wielkomiejską ulicą dawnej Warszawy. Teraz miała zyskać zupełnie nowy wymiar. I to dosłownie. Została ponad dwukrotnie poszerzona. Ta pierzeja, którą stąd widzimy, to jest przebieg pierzei przedwojenny. Niektóre budynki przy niej są budynkami przedwojennymi. Ale wszystkie kamienice po drugiej stronie Marszałkowskiej zostały wyburzone po to właśnie, by ona mogła uzyskać nową, monumentalną, imponującą szerokość. Szerokość adekwatną do roli tej ulicy w nowym, socjalistycznym mieście. Mieście pełnym słońca i powietrza. Wprowadzają na Marszałkowską dwa monumentalne gmachy, niczym antyczne propyleje, wyposażone w zdwojone filary. To jest, można powiedzieć, taka brama do miasta, brama do centrum miasta. A poprzedza te antyczne propyleje plac. Nowe miejskie forum, scena życia społecznego, plac Konstytucji. Właściwie zespół dwóch przestrzeni urbanistycznych, dwóch wnętrz urbanistycznych. Architekci i urbaniści z pracowni MDM na czele z Józefem Sigalinem, Stanisławem Jankowskim, Janem Knotę i Zygmuntem Stępińskim w miejscu wypalonej zabudowy kamienicznej rozplanowali plac o powierzchni prawie 3 hektarów, który w profesjonalnym języku nazwalibyśmy dwoma wnętrzami urbanistycznymi bezpośrednio sprzężonymi. Pierwsze z nich ma plan prostokąta o wymiarach około 120 na 135 metrów. Ma wyraźną oś symetrii, która pokrywa się z osią poszerzonej ulicy Marszałkowskiej. Druga część placu ma bardziej nieregularny kształt, zbliżony do trapezu i wymiary około 150 na 70 metrów. Projektanci nazywali ją piacetta, czyli placyk, w kontraście do właściwego dużego placu. To niewielkie rozszerzenie placu z dwóch stron stworzyło rodzaj kieszeni, które dzięki posadzeniu drzew mają bardziej kameralny charakter. Z tych kieszeni odchodzą od placu przedwojenne ulice Śniadeckich i Koszykowa, ukryte za bramami. Ta część placu Konstytucji ma swoją własną oś, poprzeczną względem osi części północnej i podkreśloną rzędem 3 monumentalnych kandelabrów.
Obudowę Placu Konstytucji stanowią wielkie bloki. Szczególnie dwa największe, stojące symetrycznie po stronie wschodniej i zachodniej, robią duże wrażenie. Mają po około 115 metrów długości. W ich parterach znajdują się podcienia z wejściami do sklepów. Obudowa placu z podcieniami, które dają cień, ochronę przed deszczem i wiatrem, a jednocześnie rozszerzają nieco przestrzeń placu o bardziej kameralne przejście, to bardzo tradycyjne, sprawdzone rozwiązanie. Znajdziemy je choćby w Wenecji, Padwie czy w Zamościu. A co mieści się w budynkach? Głównie mieszkania. W całej nowej zabudowie MDM miało ich powstać 6 tysięcy dla 25 tysięcy ludzi. W pierwszym etapie wokół Placu Konstytucji i okolicy zbudowano 1200 mieszkań. Wśród nich 20% to kawalerki, 25% mieszkania dwupokojowe z kuchnią, ale uwaga, kolejne 25% to mieszkania dwupokojowe z kuchnią i służbówką. I tyle samo trzypokojowych z kuchnią i służbówką. Jednak nawet w socjalistycznym społeczeństwie niektórzy mieszkańcy nowych bloków mieli mieć służbę. Od strony południowej na Plac Konstytucji prowadzą dwa wjazdy. Pierwszy, lekko ukośny, w pierwotnych planach nazywany Nowomarszałkowska, obecnie ulica Warińskiego, miał przejąć cały ruch samochodowy. Drugi to ten. To jest ulica Marszałkowska, która na tym odcinku pomiędzy Placem Konstytucji a Placem Zbawiciela zyskała zupełnie nową oprawę architektoniczną, która w zamierzeniach autorów miała nawiązywać nieco do Uffizi, czyli do tego słynnego Muzeum Budynków Pierwotnie Biurowych we Florencji. Tutaj miał być zlikwidowany tramwaj i miał być wyłącznie ruch pieszy. Taka wielka, szeroka promenada pomiędzy tymi monumentalnymi placami, przeznaczona wyłącznie do obsługi ruchu turystycznego, do miłych przechadzek, a więc tam część uciążliwa, tam samochody i hałas, tutaj korzystanie z miasta. Więc znowu można powiedzieć, że to jest takie modernistyczne rozwiązanie, strefowanie przestrzeni. Jedna do jednej rzeczy, druga do drugiej. Jak widzimy, tramwaje cały czas tu jeżdżą i słyszymy, więc to nie zostało zrealizowane. Ale w pewnym sensie proporcje tej przestrzeni faktycznie nawiązują do tego, jak wygląda dziedziniec Uffizi we Florencji. A więc co? Tam mamy monumentalny plac dwuczęściowy, Piazza i Piazzetta. Tutaj Uffizi. No ten warszawski socreal, przynajmniej w założeniu swoich twórców, jest bardzo włoski i bardzo tradycyjny urbanistycznie. Pierwszy etap MDM, ten, którego sercem jest Plac Konstytucji, powstał ekstremalnie wręcz szybko. Decyzja polityczna o realizacji tego przedsięwzięcia to wiosna 1950 roku. Już 22 lipca 1950 roku przedstawiono na wystawie projekty tej nowej dzielnicy, a uroczyste otwarcie pierwszej części z gotowym Placem Konstytucji, z gotowymi tymi Uffizi, w których teraz jesteśmy, to 22 lipca 1952. Niecałe dwa lata budowy, nieco ponad dwa lata budowy i planowania. Błyskawiczne tempo, które także oczywiście miało swój wymiar propagandowy. Ale tak jak wspomniałem, to nie powstało w próżni. Ta wielka modernizacja miasta to była zmiana z jednego stanu w drugi, ten pożądany przez nową władzę i pożądany przez architektów, którzy chcieli to zwarte, gęste centrum dawnego miasta zmodernizować. Przygotowując ten odcinek, natknęliśmy się na takie zdjęcie miejsca, które w pewnym sensie jest, a z drugiej strony już zupełnie go nie ma. Szeroka ulica po prawej to Marszałkowska. Na wprost mamy zbieg ulic Śniadeckich i Koszykowej, które dzisiaj się nie zbiegają. To sam środek obecnego Placu Konstytucji. Na pierwszym planie widzimy miejsce po rozebranej kamienicy. Ułożone w stosy rozbiórkowe cegły czekają na ponowne wykorzystanie. Dalej charakterystyczny element powojennego krajobrazu Warszawy, tak zwana parterowa Marszałkowska. W miejscu zniszczonej wysokiej kamienicy parterowy, tymczasowy budynek. Dalej okazała kamienica przepięknej. Jak widać, dobrze zachowana. Od przedwojny działała w niej słynna kawiarnia Pomianowskiego. Była czynna jeszcze w czasie budowy MDM. Dziś w jej miejscu są tory tramwajowe. Wokół niej na zdjęciu widzimy ruiny, wypalone mury,
gruzowiska. Na tym, odrobinę wcześniejszym zdjęciu, na pierwszym planie mamy robotników murujących ściany hotelu MDM, który zamyka Plac Konstytucji od południa. Widzimy ten sam parterowy pawilon u zbiegu Koszykowej i Marszałkowskiej, co na poprzednim zdjęciu. A w głębi, za piętrowym budyneczkiem po drugiej stronie Marszałkowskiej, rosną już filary podcieni bloku MDM. Wszystko, co stoi przed nim, w ciągu następnych kilku miesięcy ustąpi miejsca rozległej przestrzeni placu, na którego środku dzisiaj jest parking. Józef Sigalin w swoich wspomnieniach mówi o tym, że w tym miejscu ta cała zabudowa, którą usuwa, tam nie ma żadnego obiektu, który miałby walor zabytkowy. Myślę, że dzisiaj, kiedy słyszymy te słowa i myślimy, że to były dziesiątki XIX i XX-wiecznych kamienic, włos się jeździ na głowie. Jak to? Nie było żadnych walorów zabytkowych. No ale dla ludzi, którzy zdecydowali o tym, że wszystko zostanie usunięte i zastąpione nową wizją współczesnego, nowoczesnego miasta, no to były budynki 30, 40, 50-letnie, a więc dla nich one miały takie walory zabytkowe, jak dla nas zabytkami są perlowskie bloki z wielkiej płyty. Myślę, że za jednym czy drugim nikt by jakoś specjalnie nie płakał. Więc moim zdaniem, owszem, udało się wprowadzić tutaj imponującą skalę, monumentalną zabudowę, wspaniałe budynki, udało się zmodernizować miasto, ale miało to także swój koszt. Koszt architektoniczny, bo straciliśmy budynki, które często były wartościowe. Koszt ludzki, bo wiele osób straciło swoje miejsce, zostało wywłaszczonych, straciło swoją własność. Dziedzictwo MDM-u jest w pewnym sensie niejednoznaczne. Co wy o tym sądzicie? Czy MDM to była ta modernizacja, to jest zmiana na lepsze? Czy lepiej było jednak odbudować 1:1, albo przynajmniej starać się odtworzyć to, co było tam przed wojną? Dajcie znać w komentarzu, a o tym możemy sobie także podyskutować 16 września w Big Book Cafe przy okazji spotkania autorskiego i wykładu wokół Koszykowej 55 i wokół architektury, urbanistyki i aspektu propagandowego MDM-u. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam 16 września do Big Book Cafe i do zobaczenia.